Po blisko 6-tygodniowej przerwie załogi historycznych rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski wróciły do rywalizacji i znów jeździły po tych samych trasach co załogi cyklu RSMP. Szybkie, ciasne i podbijające OS-y rajdu rzeszowskiego wymagały znakomitego opisu, jak i sporej odwagi zarówno kierowcy, jak i pilota. Ściganie zaczęło się w piątek, od wieczornego Super OS-u na ulicach Rzeszowa, gdzie legendarne rajdówki dały popis na oczach setek kibiców. W sobotę rywalizacja przeniosła się na podkarpackie asfalty. Od samego początku było piekielnie trudno. Załogi zapoznania z trasą dokonały w słońcu i upale, a z trasą mierzyły się po mokrym, brudnym asfalcie i momentami w ulewnym deszczu. Jesteśmy o pierwszej pętli, no warunki bardzo trudne. Na drugim odcinku właśnie masakryczne, ściana deszczu. Liczyłem bardziej na te odcinki i na sucho. Samochodem coś się dzieje dziwnego. I niestety bardzo przesychało, a myśmy mieli taką seryjną oponę na wodę. Najlepiej radził sobie Robert Luty w Subaru Legacy. Dzięki świetnej jeździe na odcinku Pstrągowa zbudował bezpieczną przewagę nad rywalami i kontrolował sytuację w rajdzie. Miał jednak ogromnego pecha. 6 km przed metą ostatniego odcinka specjalnego zatrzymała go awaria skrzyni biegów i musiał wycofać się z rywalizacji. Najszybszą załogą rajdu okazali się Grzegorz Olchawski i Łukasz Wroński w Audi Quattro, którzy mieli najlepszy czas na 4 z 7 odcinków specjalnych. Odnieśli też swoje pierwsze zwycięstwo w klasie PZM5. Udało się chociaż przez pech kolegi Roberta. No, był lepszy, był szybszy, no, ale no, tak się poukłada czasami. Drugi wynik miała załoga BMW 318 IS, Dawid Smułka, Mateusz Radecki, którzy zajęli też 2 miejsce w klasie PZM5. Nasz plan na ten rajd to głównie dojechać do mety. Po ostatnich 2 nieudanych rajdach stwierdziliśmy, że nie będziemy mocno cisnąć. Taki był plan. Rajd bardzo trudny, trzeba było się mocno pilnować. 3 miejsce w klasyfikacji generalnej wyjeździli Arkadiusz Kula i Jarosław Janasz w przednionapędowym Renault Megane Maxi, którzy jednocześnie byli najszybszą załogą w kategorii PZM6. Trochę szczęścia jak zawsze, ale to takie są rajdy. Dużo nauki, bo Ośką nigdy nie jeździłem w takich warunkach, w takim deszczu, a jeszcze takie OS-y, które po prostu wszędzie było to wyciągnięte przez RSMP. Trudny techniczny rajd, naprawdę bardzo trudny i dużo pokory trzeba mieć, bo jednak parę osób tutaj zostawiło trochę sprzętu po rowach. Kula i Janasz walczą o podium klasyfikacji generalnej PZM6. Ich poczynania w ostatnim rajdzie sezonu z zapartym tchem będą śledzić Michał Horodański i Arkadiusz Sałaciński. Ja to oceniam teraz na gorąco. 4 rajdy przejechane, ukończone. 3 z dużymi sukcesami, 4 po prostu na mecie, ale z wielkimi przygodami, z dużą nauką na przyszłość. Także chyba też podziękować i mojemu pilotowi, i całemu zespołowi, i Mirkowi Miernikowi za to, że ten cykl tak doprowadził takiej formuły, jak jest teraz, no i wszystkim, którzy byli w to zaangażowani. W rajdzie rzeszowskim, który był dla załogi Toyoty Celiki GT4 ostatnią imprezą w debiutanckim sezonie, zajęli 4 miejsce w PZM6. W klasie FIA3 zwyciężyli Piotr Zalewski i Jacek Gruszczyński w Porsche 911. Tym samym przypieczętowali mistrzowskie tytuły dla kierowcy i pilota, a także mają już pewny końcowy sukces w historycznej klasyfikacji generalnej. Znamy też już mistrzów w kategorii FIA2, to Piotr Kiepura i Mateusz Gale, którzy ścigają się Fiatem 128 i pod Rzeszowem nie mieli sobie równych. W rajdzie rzeszowskim w kategorii FIA1 zwyciężyli Andrzej Wodziński i Marek Kaczmarek w Lancii Fulvia Coupé, a po wycofaniu się Roberta Lutego triumf w kategorii FIA4 przypadł załodze Krzysztof Głowala, Alicja Gnatowska, jadących Mazdą 323 GTX. Podczas rajdu rzeszowskiego kierowcy myśleli nie tylko o sportowej rywalizacji, ale zwracali uwagę na wczesne wykrywanie nowotworów u dzieci. W ramach wspólnej akcji Automobil Klubu Rzeszowskiego, zawodników oraz Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową auta miały specjalne naklejki akcji Wyprzedzamy Nowotwór, a ich przejazdy poprzedzała wyjątkowa zerówka Toyota Yaris GRMN w barwach fundacji. Imprezą kończącą tegoroczny sezon HRSMP będzie Rajd Wisły, rozgrywany w dniach 14-15 września. Thank you.